Graliśmy dwa mecze u siebie, dwa mecze wygrane, ale ja mówię, to jeszcze nie świadczy o tym, że Jagiellonia będzie zespołem, który odegra kluczową rolę. Na pewno postaramy się w rozgrywkach, szczególnie trzecioligowych, być zespołem środka tabeli, natomiast w Pucharze Polski spróbujemy, w zależności od tego, kogo wylosujemy w drugiej rundzie, również powalczyć o awans do trzeciej. Dlaczego na razie brakuje bramek w pierwszych połowach? Nawet brakuje sytuacji, z których mogłyby paść bramki. Inauguracja u siebie, duża trema, sporo ludzi, stąd troszeczkę chłopaki musieli wejść w rytm gry, żeby po prostu pewne akcje zazębiały się, zaskoczyły. Dzisiaj jakby nie było, przeciwnik drugoligowy, także też pewna trema. Nie wiedzieliśmy, z jakim nastawieniem Świt tutaj przyjeżdża. Chcieliśmy po prostu przez pierwsze 20-30 minut rozpoznać, w jaki sposób i co będzie grał Świt. Stąd może troszeczkę bardziej asekuracyjna gra w pierwszej połowie, natomiast no, zdecydowanie odważniejsza w drugiej połowie.